Witam, kolejny dzień. Dzisiaj pokażę, jak osadzić narożniki w oknach, w otworach okiennych, drzwiowych i na narożnikach domu. Zademonstruję tylko na oknie. Nie będę wszystkiego nagrywał, będzie za długo to trwać. Co nam będzie potrzebne? Na pewno miara, jak zwykle, nóż, narożniki. Narożniki mam takie. To są plastikowe, czy z jakiegoś tworzywa PCV, nie wiem co to jest dokładnie. I tak, mamy narożniki. Dodatkowo będzie nam potrzebne poziomica, wiertarka z mieszadłem albo mieszadło, blacha zwykła, kielnia albo szpachelka, zależy kto czego używa. Ja używam szpachelki, wiaderko i taka blacha na grzebień, tak zwany grzebień, nie wiem dokładnie jak to się nazywa fachowo. Więc to mamy. Nie wiem czy klej mówiłem do siatki, oczywiście klej do siatki i kawałek siatki będzie nam potrzebny u góry do narożników. Pokażę wam w których miejscach, a to zaraz. Nożyce do cięcia narożników będą potrzebne. Dobra, lejemy wodę na oko. Klej. Dobra, jeszcze więcej trzeba kleju. Chyba za mało. Ale zobaczymy. Nie na... Dobra, wyszamy. Za suche będzie. Chociaż... Dobra, czyścimy sobie, żeby się nie zakleiło. Dobra, idziemy na rusztowanie. Schowam pod dach. Pierwsze co teraz sobie robimy, docinamy sobie narożniki na wymiar. Najlepiej myślę, że semiarą to zrobimy. Pierwszy narożnik u góry 144. Dobra, robimy 143,5. Delikatnym luzem 143,5. Tutaj nożyce. Pniemy. Pniemy tutaj. Dobra, pierwszy narożnik docięty. Sprawdzimy czy pasuje. Chyba coś tutaj nie pasuje. Tylko skrócimy jeszcze trochę. Nie musi być idealnie w punkt.
od razu będzie narożniki będą osadzone i od razu będziemy zatapiać siatkę też od tych listew przyokiennych. Ale tak jak widzicie, tutaj siatka nachodzi. Ja nie dawałem tutaj dodatkowej siatki łączącej. Myślę, że będzie dobrze. Na tych poprzednich oknach, co robiłem, nie widziałem żadnych pęknięć, więc tak zostawię. Tutaj będzie trzeba dać siatkę jeszcze w narożniku, a to zaraz wytłumaczę, co chodzi. Dobra, podocinam sobie i wracam za moment. Tutaj narożnik ten pionowy przy parapecie. Teraz tutaj ten plasticzek przeszkadza. No to trzeba teraz to wyciąć dookoła tego plastiku. Może można. Coś w taki sposób. No, klej, który mieszaliśmy. Na opakowaniu pisze, że trzeba go przemieszać, 5 minut odczekać, znowu go przemieszać i jest gotowy do nakładania. Ja oczywiście tylko raz mieszałem, drugi raz nie mieszam. Na razie nic się nie wydarzyło, więc... Dobra, ten i jeszcze jeden. Więc jeszcze takie siateczki, jedna mi spadła, muszę zejść. W ten sposób będzie to wklejane. Wcześniej w ogóle nie wkleiłem. Pokazała mi się rysa na oknie. Tutaj na tym, na ścianie. Później zrobiłem sobie taką L-kę. I kilka dni było dobrze i też się pojawiła rysa. A potem na Facebooku głównie ludzie do mnie pisali, że właśnie w ten sposób powinno się dawać siatkę na narożnikach. Zobaczymy. Ja tak wkleję, zobaczymy, czy to pomoże i nie będzie tych rys widocznych. Jedna osoba pisała, że mimo to też potrafi, nawet jak się tak wklei, to też, że potrafi pęknąć. Nie pęknąć, tylko pojawić się rysa po prostu w tym miejscu. Bierzemy sobie klej. Może lekko go wzruszę, przemieszam go z grubsza góry. Blacha potrzebna będzie. Właściwie może teraz nie będzie potrzebna, ale do oczyszczenia szpachelki. Dobra, pierwsze co robimy, musimy tą siatkę najpierw zatopić, zanim ten narożnik osadzimy. Siatkę odchylamy i wciskamy tam klej. Robię najpierw tutaj, chciałem górę sobie zrobić, ale jak górę będę robił, to nie będziecie dobrze widzieć na kamerze. I tak tutaj sobie nakładamy. Góry jeszcze. Od początku trzeba robić, żeby się nie wracać. Może być więcej tego kleju, on i tak wyjdzie nadmiar. Dobra, za momencik wrócę. Mamy nałożone i teraz sobie szpachleczką albo blachą, to jak woli. Ja sobie też szpachelką zrobię. Przeciągamy po siatce, żeby ona utonęła w tym kleju. To jest to zatapianie siatki właśnie. No i dobra. Tu mamy. I teraz co? Bierzemy sobie blachę z ząbkami. I sobie nakładamy na narożniku. Parapet oklejony ładnie, może na niego sobie lecieć. Coś tu pogoda mi się zaczyna nie podobać, tak jakby miało padać się robi. O, i teraz z tej strony musimy zrobić.
na ostro, w miarę ciągnę na ostro, czyli nie kładę blachy w ten sposób, tylko bardziej do siebie, żeby grubszy, wtedy wyjdzie grubsze nam, te ząbki wyjdą grubsze nam. Dobra, tutaj. Żeby za grubo nie było na narożnikach też. A tam dałem teraz tu ciała trochę. Żeby też grubo nie było na tych narożnikach. No. Od razu to powinniśmy zrobić. Ale ja zademonstruję tylko na tym kawałku. Boże. Bo to trzeba od razu, za jednym razem wszystko zatopić. Te listy przeokienne, narożniki i te skosy, siatki zrobione, co wam pokazywałem. Dobra, przykładamy narożnik. Poziomica między giry. Na razie tylko przykładamy, nie dusimy mocno, żeby zobaczyć, co się dzieje, jak to się układa. Delikatnie. Dobra, i możemy sobie teraz poziomicą sprawdzić. I tak jak sobie przygotowaliśmy steropian, tak to będziemy teraz mieć. Ewentualnie możemy trochę pocudować z tym narożnikiem. I doduszamy, dociskamy, żeby był pion. Tu jest dociśnięte. Jest pion. Tu mi się łydeczka zrobiła. Ale to dlatego, że tu chcę dojść. O, jest. By było. Jest pion. Dłuższa poziomica by się przydała. Ale kurde, nie będę do wszystkiego kupował narzędzi. I tutaj tak samo. Góra doduszamy. I tak samo, góra jeszcze chce dojść. Jeszcze by chciał. Ale ja tu nie będę taki pedant, żeby to tak idealnie było. Dobra, już. Wystarczająco. Wycieramy poziomicę. Jeszcze ściereczka by się przydała jakaś. Nie widziałem takiej macha. No i bierzemy sobie teraz. Jeszcze raz pachelką może teraz. Się podwinęła siateczka. Musimy ją odgiąć. No się. Zahaczyła z tą sąsiednią. Dobra, i ciągniemy. Jak się fałduje, to ciągniemy w dół. Od środka zawsze w dół i ku górze. Dobra, i to tak samo, żeby ona się przykleiła. Żeby nam się nie przesuwała, jak będziemy ciągnąć zaraz blachę. No i jest ładnie. No nie wiem, czy tak mnie zostawić. Tak chyba zostawię. Żeby bardziej powypełniać te dziury. Nam teraz wyszła łódka. Widzicie? Narożnik odpycha od ściany, ale to będzie klejem wszystko wyrównane. Ściągniemy do góry, nakładamy nadmiar to, co ściągnęliśmy. Te dziurki. Wypełnić dobrze te dziurki.
i ściągamy. Ściągamy, ściągamy na całości i koniec. I tak zostawiamy. I tu jest teraz dołek, ale to nam nie przeszkadza, bo jak będzie siatka, grubość siatki, będziemy zataczać siatkę, wtedy będziemy sobie to równać. Jeszcze możemy sobie zebrać na ostro trochę tu. Ja sobie tak zrobię. Wtedy tą siatkę też się lepiej zatapię. Bo tu będzie siatka jeszcze dwa razy klejona. Pierwsza na grzebień, zatapiana, a potem drugi raz już gładzona. Dobra, jeszcze tu w środku pokażę i to wszystko. I ten narożnik zaraz może jeszcze pokażę. No i zaciągniemy. I tutaj mamy taki rowek od listw przyokiennych. Prawidłowo się powinno w nim ciągnąć. Może tak zrobię teraz. Ja wcześniej robiłem tak, że ciągnąłem po tej listwie tutaj zewnętrznej, a to ponoć już jak strukturę się kładzie, to po tym się ciągnie. Ja tym nie wiedziałem. Ale i tak nie wiadomo, kiedy tę strukturę robił, więc... No już te narożniczki o wiele lepiej wyglądają, bo zrobiłem. Na tamtej stronie ćwiczyłem to. Jest niebo a ziemia w porównaniu z tamtą ścianą, drugą szczytową. Dokładamy. Zawsze jak nakładamy klej, to szpachelką ciągniemy do siebie, żeby rozciągnąć wzdłuż blachy. Większą powierzchnią wtedy możemy sobie nakładać i szybciej po prostu to idzie wtedy. Już jest malutko, to nie ma za bardzo jak rozciągnąć. Dobra. I teraz zostało nam przeciągnąć to. Aha, jeszcze tutaj musimy się postarać bardziej, żeby tu przy parapecie powypełniać dokładnie już teraz. Później będziemy musieli się tyle męczyć. Tak. I ciągniemy do góry. Ściągamy zawsze z jednej i z drugiej strony. Tutaj te, co zostają na blaszy, ten klej, bo on potem nam przeszkadza i ciągnie nam się. I nierówno ciągam się klej. Tak. No i teraz u góry. Blachę sobie chwycę inaczej. Coś takiego. Można ładniej, ale trzeba mieć więcej wprawy. Dobra. Tutaj trzeba jeszcze wypełnić przy parapecie dokładnie. Dobra, tu u góry trochę mało towaru, ale to sobie na potem zrobię. Drugi narożnik górny mam osadzony wstępnie, przyłożyłem sobie. Tutaj musimy pamiętać, żeby się licowało te narożniki, żeby jeden nie wystawał bardziej od drugiego. Tu miałem sknocone trochę, muszę dużo obniżyć.
bo tu miałem styropian krzywo wycięty. O, w ten sposób. Jeszcze by chciał iść na dół, ale minimalnie, może tu górę podepchniemy w ten sposób. Tak. A tutaj co możemy zrobić? Jedynie, żeby linia była. Może być. Dobra. Jeszcze raz kontrolnie. No i w porządku. I znowu delikatnie, ostrożnie. Tutaj mam dużo obniżone, nie wiem czy widać. Miałem duży uskok, dziurę dużo tutaj będę musiał nałożyć. Teraz delikatnie tutaj po prostu, żeby nie poruszyć tego narożnika. Dobra. Można blachą szybciej na pewno, coś ma sprawę, ale ja sobie zrobię to wolniej, a dokładniej. Jestem początkującym. O, szwagier przyjechał. I teraz narożnik sklejam. Narożnik jest sklejany w ten sposób. Zobaczymy, czy to coś da. Tak! O. Dobra. Delikatnie ciągniemy. Mocne wychodzą z siatki nieraz. Tak. Delikatnie. Przy tym narożniku. Nie dosimy po narożniku, tylko po ścianie. Ciągniemy końcówką blachy. Dobra. I teraz sobie zdejmę nadmiar. Tutaj. Wszędzie to można wziąć nadmiar. Chodzi o to, że jak będziemy drugą siatkę kłaść i będzie nachodzić jedna na drugą, to zaczną się górki tu robić i potem grubiej kleju będziemy musieli dawać w innych miejscach i równać. Tak. I tu jeszcze ściągamy. I to wszystko. Jedziemy tak wszystkie. Tu dół muszę jeszcze teraz uzupełnić i prawy narożnik i następne okno i tu z drugiej strony druga przekątna siatki będzie zrobiona, więc dzięki za uwagę i do usłyszenia. Mówicie, we wnętrze nie ściągamy nadmiaru tego kleju, bo tu będzie tylko, tu nie będzie żadnej siatki dawanej, więc tu zostawiamy sobie pod górę, tak jak najgrubiej, potem jeszcze raz albo dwa razy, jeśli będzie to konieczne, przeciągnąć już na gotowo. No i faktycznie teraz elegancko, już po tych listwach tu nie będę ciągnął, z tamtej strony ciągłem, po tych listwach. No, ale to człowiek teraz mądry po czasie. Hej. Tu jeszcze taki bonusik dla najbardziej wytrwałych widzów. Zademonstruję jeszcze ten jeden narożnik. Od początku do końca. Już teraz nie będę wyłączał kamery. Tam u góry troszeczkę niewypełnione dokładnie. Tu ten narożnik, ale to przejedzie się na drugi raz. Nie chcę za dużo grzebać przy tym narożniku, tam żeby mi się nie przesunął.
mamy. Jak się siatka podwija. Też trochę tutaj jest. Ten skorpion niektórych miejscach nie tak jak powinien do końca. Bierzemy grzebień. Jedziemy. Najpierw w środek sobie jadę. Góra. Takie to mozolne trochę. Nie widzę za bardzo, że coś przybywa. A to zawsze jest z takimi pierdółkami tak. I dużo kleju na to idzie. Wam powiem. Takie narożniczki. Co to jest? Jedno okno. A wiader prawie już nie ma. Zaczyna padać. Ja mam szczęście. Tu robimy na ten narożnik nasz z siaty. Kurde, co za deszcz. Narożnik. Poziomica. Jasna cholera, coraz mocniej padamy. Dobra, tu lisujemy sobie te narożniki. Poziomica. Dół, dół chcę sobie dojść. Teraz góra, czyli dół jeszcze dalej, wciskamy. I jest pion. O, góra. No, chciałoby trochę wyjść. Albo jeszcze dół wcisnąć na całości. Tak. Dół chcę wejść bardziej. Tu się jakiś dołek zrobił nam. Ale zostawiamy już tak te trochę. Być. Poziomica zapieprzona, coś źle pokazuje. Jeszcze raz tu kontrolnie i zatapiamy. Jest idealnie. Był troszeczkę jeszcze. Ale zostawię. I co, to okno skończę i zaraz się biorę za następne. Obok, mniejsze. Ciągniemy w górę na dół, bo już się przesuwa narożnik trochę. Aha, jeszcze ten narożnik miał, jak widzicie. Od razu, za jednym razem najlepiej to wszystko zrobić.
świetnie, nie bada mi tutaj teraz. Dobra. Sobie nakładamy końcówką blachy, ciągniemy nie środkiem, żeby nie wduszać narożnika. Za dużo kleju, a to nic. Dobra, jeszcze raz ciągniemy od dołu do góry brzegiem blachy. Ładnie wszystko wypełnione. Możemy ściągnąć na dół. Ściągamy tylko w tym miejscu, gdzie siatka na siatkę będzie nachodzić. Na zakładach, a tu akurat będzie siatka nachodzić. Też można z grubsza zebrać, żeby te narożniki potem tam takie nie robiły się grube. No, jeszcze na tej ścianie mi zostały dwa okna. Jedno niżej takie samo, mniejsze, i drzwi. Znowu będzie trochę dnia zleci. A ja dzisiaj planowałem siatką na domie całym robić. Dobra, i tutaj jeszcze. Tutaj też od razu powinniśmy to natopić. Tego nie zrobiłem. Za dużo siatki mam tu wystawionej. Za dużo siaty. Trzeba wyciąć ją teraz. Albo ją wepnąć tam niżej. O, udało się wepnąć. Na całe szczęście. Dobra, i uzupełniamy sobie. Delikatnie szczuciem, żeby nie wciskać narożników. Pierdliwa robota. Nie lubię takiego czegoś. No ale trzeba zrobić. Dobra, i teraz koniec będzie tego. Tego dobrego. Tutaj dużo kleju mi wyszło. O tym miałem też błąd w stropianie. Tak. Tu w narożniku. Zaraz będziemy ciągnąć w dół. Z tamtej strony klej źle nakładałem. Nakładałem na te plastiki, gdzie powinna się strukturę nakładać. To trudno. Będzie struktura położona na tym i ewentualnie będzie tam trzeba silikonem okna zrobić. I te listwy, one prawdopodobnie te listwy, całe uszczeleczki z tych listw znikną. Nie będzie ich widać w ogóle.
nie będą spełniać swoich tych zadania estetycznego. Raz, że to ładnie wygląda, a dwa, że ma tą funkcję taką, że nie ma pękać nic przy ramie. Nie ma bezpośredniego klejenia. Klej nie jest bezpośrednio, nie styka się bezpośrednio z ramą w tym miejscu. Nie powstają rysy dzięki temu. Dobra, tak zostawiam. Teraz się tylko tu wyrównam. O, coś takiego. I zbieramy sobie nadmiar z narożników. Na ostro, delikatnie się haczy, a reszta się zeskrobia albo papierkiem się przejedzie, ściernie. I to wszystko. I teraz już naprawdę dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.